Do Grudziądza przyjechała na spotkanie z mieszkańcami polska działaczka opozycji w okresie PRL, sygnatariuszka porozumień sierpniowych Henryka Krzywonos. Spotkanie odbyło się w ramach grudziąckiego salonu senatora. Niestety na spotkaniu zjawiło się niewiele osób, co zauważyła również pani Henryka. Niemniej spotkanie poprzedzone filmem uznać trzeba za udane. Podobnie jak w przypadku spotkania z Bogdanem Borusewiczem, tak i teraz pojawili się mieszkańcy o odmiennych poglądach niż pani Krzywonos, co bardzo ubarwiło dyskusję publiczności z gościem. Całe spotkanie przeplatane było muzycznymi występami Przemka Cackowskiego. Zapraszamy na relację z całego spotkania, koncertu, a także krótki wywiad, jaki udało nam się przeprowadzić z gościem styczniowego spotkania w ramach grudziąckiego salonu senatora. Jest z nami ikona polskiego opozycjonizmu. Odwiedziła Grudziądz. Jak pani podoba się nasze miasto? Proszę pana, po pierwsze chciałam poprawić, nie jestem żadną ikoną. Miasto jest przepiękne. Chyba to pani pierwszy pobyt tutaj. Pierwszy mój pobyt i miasto jest przepiękne. Uważam, że w waszym mieście czuję się cały czas jak na starym rynku, czyli przepiękne miasto, naprawdę. Ja jestem zauroczona tym miastem. No i co mam powiedzieć? No wrócę tu latem i tyle. Takie spotkania czasami są przyjemne, sympatyczne, ale też często trudne tematy, tym bardziej w tych trudnych czasach, kiedy tutaj czasami przychodzą osoby właśnie takie skrzywdzone przemianami w Polsce, prawda, które miały miejsce, a o które państwo walczyliście. Proszę pana, tak jak już mówiłam, cała Polska walczyła. Są ludzie, którzy są skostniali, albo jak pan, który nie strajkował, a pracował w tym czasie. No cóż, trzeba ich też przyjmować, bo oni są. Trzeba tolerować i szanować, bo żyją między nami. I tyle. A jest pani taką gwiazdką optymizmu, można powiedzieć, w takim świecie quasi politycznym, no bo nie do końca jest pani politykiem, chociaż czasami przypisuje się pani różne tutaj etykiety. Dobrze pan powiedział, mi się przypisuje, ale ja nie jestem politykiem i nie zamierzam jak na razie nim być. Natomiast mówi pan o gwiazdkach, które wszyscy, jestem realistką i wiem o tym, że jeśli nie ma, to i z pustego Salomon nie naleje, sobie zdaję z tego sprawę. Oczywiście chciałabym zarabiać z 15 tysięcy, być zadowoloną, wtedy starczyłoby mi dla każdego wnuka na prezent pod choinkę, ale tak się nie dzieje. Więc godzę się z tym, co mam i patrzę realnie na świat i tyle. Dzisiaj, i myślę, że tak zawsze będzie, gość szczególny, wspaniała, znakomita kobieta, znana wszystkim, ale nie osobiście, nie bezpośrednio, i dzisiaj jest taka okazja, żeby spotkać się i porozmawiać z panią Henryką Krzywonos. Bardzo serdecznie witam. Proszę państwa, zanim rozpoczniemy rozmowę z panią Henryką, chcemy państwu pokazać film, który pani Henryka przywiozła. Krótki film, nie byliśmy bohaterami. Zapraszam bardzo. One jednak opisują panią z tego okresu, kiedy właśnie z tymi słynnymi słowami, proszę państwa, ten tramwaj już dalej nie pojedzie. Co tu mówić, przebojem weszła pani do historii sierpnia 80 roku, historii Solidarności, historii Polski w końcu. No ale od tego czasu to minęło już ponad 30 lat. Wiele się w międzyczasie zdarzyło. W pani życiu, w życiu naszego kraju, nas wszystkich. Uczestniczyła pani w wielu różnych zdarzeniach. Dalej pani jest bardzo niezwykle aktywna. I tu pojawia się kłopot, jak dzisiaj, jak przedstawić Henrykę Krzywonos z roku 2013. Nie odwołując się do tej historii, do tych określeń, które przywołałem na początku. Jakby pani sama siebie określiła dzisiaj, tak najkrócej, lapidarnie, co można by napisać na wizytówce, pomijając oczywiście formalne tytuły. Dobry wieczór państwu. Krótko, doradca Rzecznika Praw Dziecka. Bardzo krótko. Bardzo dziękuję pani Henryko. No tak, dzisiaj może mniej osób wie, że jest pani doradcą Rzecznika Praw Dziecka. Większość pewnie się o tym dowiedziała. Zresztą od razu powiem państwo może z daleka tego nie widzą, jest pani Henryka także damą orderu uśmiechu. Kawalerem. Kawalerem jednak? Kawalerem, tak. Przepraszam? Dobrze.
To jest nieodwracalna nazwa, nie można tu na damy rozwijać, więc tylko kawaler. Ja myślałem, że w dzisiejszych czasach, kiedy się nie mówi motorniczy, tylko motornicza. A przedtem też się mówiło motornicza, tyle tylko, że ja nie jestem feministką i nie mam nic jakby tam poukładanego inaczej. Świetnie. Pani Henryko, widzieliśmy, no, bo powiedziała Pani, jak Pani wyjechała tramwajem, stała Stocznia Gdańska, stoczniowcy wystąpili w obronie Pani Anny Walentynowicz, zwolnionej z pracy, walczyli o podwyżki, o godziwe warunki pracy. No, podobne problemy były w wielu zakładach, no, żeby nie powiedzieć o wszystkich zakładach. W całej Polsce. W całej Polsce, tak. Myśleliście pewnie o tym, że warto, że to jest może ten moment, kiedy warto, żeby i w Przedsiębiorstwie Komunikacji w Gdańsku, w Trójmieście, spróbować także zrobić coś dla siebie, dla swoich zawodów. Ale proszę mi powiedzieć, co Pani przyszło do głowy, żeby zamiast zrobić coś takiego jak stoczniowce. Zamykamy bramy swojego zakładu pracy, jesteśmy w grupie wśród przyjaciół, kolegów, znajomych, wzajemnie się wspieramy, dodajemy sobie otuchy, ducha, odwagi. Co Pani przyszło do głowy, żeby wyjeżdżać na trasę i gdzieś tam po drodze pod operą zatrzymać ten tramwaj? Jak jeździłam jako motornicza, to z mostu rzucano ulotki. Oglądałam ulotki, widziałam ludzi, których nie znałam. Tam był Bogdan Borusewicz, Alinka Pinkowska, Andrzej Gwiazda. Wtedy sobie pomyślałam, że to są bardzo odważni ludzie. Dzisiaj nie mam wytłumaczenia, dlaczego nie poszłam, nie zapukałam do drzwi, nie powiedziałam, jestem Henia Krzywonos i też bym chciała z Wami. Zawsze mogłabym opowiadać, jak byłam biedna, nieszczęśliwa i smutna w tym czasie, ale to ja myślę, że po prostu tak miało być. Natomiast kiedy zaczynałam swój tramwaj, tego dnia, kiedy przyszłam do pracy, miałam pierwszy wyjazd. Dlaczego to zrobiłam? Nie wiem, już wieczorem mówiłam o tym, że stoi stocznia. Jako motorniczowie często żeśmy chcieli strajkować, ale zawsze kiedy wybraliśmy kolegę, który pierwszy miał wyjazd, wracał na drugi dzień i mówił: słuchajcie, ja wyjadę, ja mam żonę, dzieci. I myśmy się nie dziwili. Tak to było zawsze, że różni ludzie różnie krzyczeli na zebraniach, a kiedy przed zebraniem, a kiedy na zebraniu trzeba było mówić, nikt nie mówił, więc zawsze spadało to na mnie. Nie dlatego, że byłam wychowywana bezstresowo, tylko zbyt chyba stresowo i dlatego takie dzieci bardziej walczą o siebie. No a ja postanowiłam walczyć też o innych, dlatego tak się stało. Oczywiście jadąc pod operę, nie byłam pewna, że tam stanę. To wcale nie było taka, nie była taka odwaga, bo ja jadąc tam, to tak jak dziewczyna szła na randkę i serwała kwiatek i każdy listek i kocha, nie kocha, to ja stanę, nie stanę, stanę, nie stanę. To było wahadełko w moim życiu. Podjechałam tam, pomogła mi zwrotnica, bo się nie przełożyła. Stanął tramwaj, wyszłam i powiedziałam: proszę Państwa, ten tramwaj dalej nie pojedzie. Ale ja tylko tyle zrobiłam. Pewnie nie wiedziałabym, co z tym fantem dalej zrobić. Moi koledzy podjechali autobusami i jeden powiedział: słuchaj, no to w takim razie musimy coś robić. Tu jeszcze stój, oni wracają na zajezdni. I też tak było. Umówiliśmy się, że wtedy na ówczesnej bazie na Karola Marksa wszyscy się zjedziemy. Kolega będzie jeździł autobusem i zabierał część ludzi, część będzie pilnowała dalej stacji, zajezdni tramwajowych, ale ja bym na to nie wpadła, więc to była zasługa nasza wspólna. Moją zasługą może jest tylko to, że potrafiłam w odpowiednim czasie napeskować. To zaraz Państwu wytłumaczę, kiedy pierwszego kolegę, którego żeśmy wybrali, żeby pojechał na stocznię, pierwnie wybrano jako przewodniczącą i tą przewodniczącą było bardzo krótko, bo kolega pojechał, nie wrócił i nie poinformował nikogo dlaczego, więc dlatego też ktoś wpadł na pomysł: Henka jedź, i Henka pojechała. I kiedy przyjechałam, to okazało się, że strajk już się kończy, że stoczniowcy dostali swoje 1500 zł, to było wtedy, zaznaczam, bardzo dużo pieniędzy i no i byłam przerażona. Tak jak mówiłam tutaj na tym filmie,
To nie jest łatwo, kiedy staje się przed ludźmi, pierwszy zatrzymuje, a później mają powiedzieć, słuchajcie, no nie udało się. Przecież my byliśmy taką stacją, gdzie się rzucało mięsem, gdzie mówiliśmy sobie wszystko w twarz, co mieliśmy do powiedzenia i pewno, może będę niegrzeczna, ale na pewno dupę by mi skopali, gdyby wróciła i powiedziała, już się nie udało. Dlatego też taki bunt do tego wobec. Ja naprawdę nie pamiętam dokładnie, co powiedziałam. Mówiłam wszystko, co ślina język przyniesie, jak się nazywam, skąd jestem i dlaczego strajkujemy i pewno o tym PKS-ie mówiłam, nie pamiętam. Bogdan Borusewicz twierdzi, że krzyczałam, że wyduszą nas jak pluskwy. To wszystko możliwe, no. Bo w tamtych czasach mieszkania były pluskwy, byliśmy przyzwyczajeni do takich rzeczy, więc być może tak też mówiłam. No, ale efekt przyniósł taki, że Leszek powiedział, startujemy dalej, będziemy strajkować. Więc myślę, że to był najważniejszy moment w tym strajku dla mnie, bo się okazało, no, a później, kiedy wybierano komitet strajkowy, pamiętano o tym, że ja potrafię krzyczeć i wybrano mnie do komitetu strajkowego. Jak Państwo widzieliście na tym filmie, nie było łatwo im ze mną, bo Mieczysław Jagielski stwierdził, że nie ma u nas ludzi politycznych, nie ma więźniów politycznych, więc stwierdzili, że nie ma o czym mówić, będziemy warokować wszystkie punkty po kolei. Oczywiście ja, kiedy przyszłam na stocznię, byłam zielona jako górek, ale tam mnie doświadczyli moi koledzy. Między innymi Andrzej Gwiazda wytłumaczył mi, na czym to polega, bo ja nie bardzo wiedziałam. I tak mnie doświadczył, że ja już później wiedziałam, o co chodzi. Wiedziałam, że to więźniowie polityczni, znałam ich nazwiska, bardzo szybko się uczyłam. Także, jak Państwo widzieliście dwa dni, znowuż napyskowałam i dwa dni ten strajk trwał dłużej. I kiedy 31, no oczywiście tam nie było, jak Państwo widzieliście, nie było tak cacy, bo oczywiście kiedy powiedziałam, że ja tego nie podpiszę, a pomiędzy nami była umowa, że jeśli jeden człowiek nie podpisze, to nie ma końca strajku. Wtedy, kiedy komisja rządowa wyjechała, ja zostałam, to się okazało, że wszyscy Huziana Józia na mnie, coś ty narobiła, kretynko, może nie wrócą. No okazało się, że wrócili, okazało się, że do poniedziałku, bo w niedzielę skończyliśmy strajk, że do poniedziałku wszyscy więźniowie do godziny 12 przyjadą, zameldują się i chociażby telefonicznie powiedzą, jestem na wolności. Udało się i myślę, że to owocuje dalej w moim życiu. Na stoczni zobaczyłam, że na mnie zależy, bo pochodzę z rodziny patologicznej. Myślę, że nie miałam takiego dobrego startu życiowego, bo urodziłam się w więzieniu. Pan pytał, czy o tym powiem. Oczywiście ja nie ukrywam niczego, co dotyczy mnie czy mojej rodziny, więc uważam, że trzeba mówić prawdę. Ja się urodziłam w więzieniu, gdzie moja matka odsiadywała wyrok. Z artykułu wiedział, nie powiedział. Ojciec uciekł z więzienia, przyszedł do niej, wyskoczył oknem, ona im o tym nie powiedziała, poszła siedzieć. Także, ponieważ była w ciąży, ja się urodziłam w więzieniu. I widać, było mi dane przez całe życie iść i rozpychać się rękoma. I dlatego myślę, że na tej stoczni, kiedy lizłam tego szacunku od innych ludzi, to wydało mi się, że złapałam Pana Boga za nogi i zobaczyłam, że nie jestem taka najgorsza, że ludziom na mnie zależy. Dlatego też później moje życie potoczyło się tym samym torem. Kiedy po stanie wojennym, kiedy w stanie wojennym jeszcze z kolegami staraliśmy się pomagać, robić różne rzeczy, w stanie wojennym przyjechali też do mnie. Dostałam bicie. Nakaz opuszczenia Gdańska i zakaz podejmowania pracy w PRL do końca. Wyjechałam z Gdańska, a później, kiedy do niego wróciłam, to wpadłam na pomysł, że kiedy zmarła moja sąsiadka, pierwsze dziecko zostało, później wpadłam na pomysł, że bardzo bym chciała rodzinę do domu. Do tego zaraz dojdziemy, tak? Bo nie wiem, czy Pani ma taką świadomość, bo Pani bardzo skromną osobą jest jednocześnie. Mówi Pani, nie byliśmy bohaterami, ja nie byłam bohaterką, tylko potrafiłam napyskować. Ale czy ma Pani świadomość tego, że gdyby to nie Pani
została wydelegowana przez kolegów do Stoczni Gdańskiej, żeby gdyby poszedł tam ktoś inny i dowiedział się, że właśnie stocznia chce zakończyć strajk. Że dostali swoje, rzeczywiście osiągnęli swoje, rozchodzą się do domów i ten ktoś powiedziałby, no trudno, wróciłby do was, do zajezdni i powiedział, no tam już jest po wszystkim. Nie byłoby dalszego ciągu strajku, nie powstałby międzyzakładowy komitet strajkowy, nie rozniosłyby się strajki po całej Polsce, nie przyjechałaby żadna komisja rządowa, nie byłoby tego prawa do strajku, o którym mówił Lechu Wałęsa na ogrodzeniu na płocie w Stoczni Gdańskiej, nie byłoby wolnych związków zawodowych niezależnych Solidarności, nie wiemy, co byłoby dalej. Ale nie wiem, może opatrzność panią tam wysłała, że to właśnie pani potrafiła przyjść Lechowi Wałęsie, Borusewiczowi nakrzyczeć i powstrzymać ich przed wyjściem ze stoczni. Ja nie wiem, dlaczego tak się stało, ale każdy ma swoje 5 minut. Ja je dokładnie wykorzystałam dla siebie. Tak jak mówię, te 5 minut pozwoliło mi zobaczyć, że jestem coś warta i pokazało, że mogę coś robić. Ja może wrócę jeszcze i powiem, że ja miałam bardzo mądrą babcię, którą kochałam ponad życia. Moja babcia zawsze mówiła, nie pal ze sobą mostów i rób tak, żyj, żeby przejście nie płakał. I ja te dwa punkty jakby, pierwszy i drugi bardzo przestrzegam, do dzisiaj przestrzegam. I moja babcia zawsze mówiła, więc ja wiedziałam o tym, że ja nic nie mogę zrobić. Skoro coś zaczęłam, to muszę to skończyć za wszelką cenę. Ja nie wiem, może dzisiaj mogłabym bywać, ale być może gdybym Leszek nie zgodził się na ten strajk, może by doszło do tego, żeby po pysku dostał. Trudno dzisiaj gdybać. Więc, ale inaczej się stało, inaczej to przeszło, dlatego dzisiaj siedzimy tu, gdzie siedzimy i jest wszystko fajnie. No to tyle, no bo co więcej. To w takim razie i pani i opatrzności dziękujemy, że tak się właśnie złożyło. I właśnie, może, bo chcemy też oddać mikrofon uczestnikom naszego spotkania, żeby mogli z panią podyskutować, ale jeszcze jedna rzecz, mianowicie przejdźmy do tego orderu uśmiechu. Jak to się stało, że stała się pani w końcu kawalerem orderu uśmiechu? Zaczęła pani Henryka o tym mówić. Może w tym momencie jest okazja, żeby przywitać także będącego z nami. Nie, to nie zasługa mojego męża. Ja domyślam się oczywiście, ale jest to okazja. Przechodzimy do rodzinnych spraw. Ja właśnie, jeśli chodzi o rodzinne sprawy, to oczywiście nic bym nie zrobiła bez tego pana. Bo tu siedzi mój mąż Krzysztof Strychalski. Oczywiście nie wychowalibyśmy razem dzieci, nie pomagalibyśmy dalej dzieciom i nie robilibyśmy tego, co robimy, ale ten order uśmiechu, na ten order trzeba samemu zapracować. A mianowicie na Kaszubach jest dużo biedy. I to są szkoły takie, dzieci przechodzą po PGR-owskie tam do tych szkół. Dzieci, które naprawdę nie są dlatego biedne, bo jest bieda w Polsce, tylko dlatego, że ich rodzice, dziadkowie, pradziadkowie są nadal w PGR-ach. I oni z tych PGR-ów nie wyszli i podejrzewam, nigdy do końca życia nie wyjdą. Wygląda to tak, że wtedy, kiedy dziecko idzie do szkoły, nie ma niczego i matka mówi, a skąd ja to wezmę? Ale wtedy, kiedy pozwoliłam im pójść drogą taką łatwą, żeby zdobyć pracę, przywiozłam kobiety, które mogły ich zatrudnić, czy znajomych, to one mówią, nie, one mają inne obowiązki, absolutnie nie, nie mają na bilet, nie mogą Kasi puścić samych do szkoły i tak dalej. Więc stąd też się trochę bierze ich bieda. Tyle tylko, że ja wchodzę z założenia, że te dzieci nie są winne tego, że mają takich rodziców i że trzeba im pomagać. A order uśmiechu to wtedy, kiedy pana pokochają bardzo dzieci. I kiedy ktoś napisze do kapituły orderu uśmiechu, to panu go przyznają, jeśli wszyscy się zgodzą jednocześnie. I tak się stało, że się zgodzili i dostałam order uśmiechu, z którego jestem dumna, dlatego go noszę. Mam jeszcze parę innych medali, ale nie noszę, bo
może kiedyś, kiedy dożyję późniejszego wieku. Na razie mam 12 lat jeszcze. To. Świetnie, bardzo, bardzo gratuluję takiego dobrego samopoczucia i kondycji. Ale zanim zaczęła Pani pomagać dzieciom na Kaszubach, wychowała Pani całą sporą gromadkę. Wychowaliśmy z mężem 12 dzieci. Jak często, ja na to nie mam czasu. No i rozumiecie Państwo, że wtedy, kiedy się ma 15 wnucząt, to nie można ich przyjmować na dzień czy dwa u siebie, bo bym musiała przyjąć całą gromadę. No a jakby moje dzieci się przyzwyczaiły, to ja bym z domu nie wychodziła, tak? Także jak moje dzieci tylko dorastały, to ja od razu mówiłam, pamiętajcie, nie będę dzieci wychowywać, bo ja wychowałam swoje. Więc oni już wiedzą, że najstarszą wnuczkę byliśmy z mężem, wychowywaliśmy i się zbuntowałam, bo córka przynosiła na 2 godziny, wracała po tygodniu, więc teraz już wiedzą, że nic z tego. Nie chciałbym zdominować swoimi pytaniami tego spotkania. Wiem, że Państwo chętnie też zapytają. Zadam Pani pytanie, czy Pani długo jeździła tramwajami, zanim Pani zatrzymała? 12 lat. Proszę Pani, czy w tym czasie ktoś Panią krzywdził? Jeszcze raz. Czy ktoś Panią krzywdził, jak Pani wykonywała to swoją pracę? Proszę Pana, czasem od pasażerów dostawałam po plecach. Ach, to się zdarza, ja też dostawałam. No też, to też krzywda, proszę Pana. Proszę Pani, jeszcze coś Pani chce powiedzieć. Pani użyła słów, że podczas strajku ktoś tam powiedział, że Was wydusza. Proszę Pani, Was nie wydusili, ale Wy żeście Państwo wydusili całą gospodarkę. Wszystkie fabryki, wszystkie stocznie. Nie tylko mur berliński, co tu pokazali, proszę Pani, padł. Padły wszystkie fabryki i wszystkie stocznie. I proszę Pani, zanim strajków nie było, to Grudziądz był miasto przemysłowe. Teraz jest głodowe i będzie długo głodowe. Proszę, dziękuję. Proszę Pana, trudno mi odpowiedzieć na Pana pytanie. Po pierwsze, nie wiem dlaczego Pan mówi, że zlikwidowałam fabryki. Przecież mnie tu nie było w Grudziądzu, nic nie zamykałam. Dwa, proszę Pana, bardzo mi przykro, ale ja nie należę do żadnej partii ani do władz, więc no też mnie to nie dotyczy, ale następna sprawa, jaką chciała powiedzieć, to wie Pan, mnie też się wiele rzeczy nie podoba w Polsce, tak jak i Panu. Tyle tylko, że jestem bardzo rozsądna. Wiem, że czasem trzeba było zamknąć fabrykę, bo była nieopłacalna. Wiem, że trzeba było ludzi zwolnić czasem, nawet moich przyjaciół, bo trzeba było. Ja nie jestem politykiem, ani też bardzo mądrym człowiekiem na tyle, żeby być, umieć rządzić kimś. Wie Pan, jak gdybym została sędzią, to bym wypuściła wszystkich z więzienia i może wypuściłabym, wie Pan, morderców, którzy samej mnie by głowę ucięli. Dlatego też ja nie mogę odpowiadać za ludzi, którzy rządzą, bo oni są mądrzy, wiedzą co robią. I tyle na ten temat. Ja jeszcze podpowiem Pani szanowna. Proszę Pani, ja proszę podpowiedzieć. Nie strajkowałem nigdy i teraz bym też nie strajkował. Dla mnie, proszę Pani, praca to była świętość. I nie do dzisiaj. Wie Pan, ja Panu powiem tak. My tak jak Pan to słyszał, nie byliśmy bohaterami, ale uważam, że cała Polska, to zawsze powtarzam, jak jestem z dziećmi, jak jestem z młodzieżą, że ze starszymi ludźmi, tak jak my tutaj, to mówię zawsze, że to nie ja wygrałam ten strajk, nie Lech Wałęsa, tylko my jako Polacy. Bo my żeśmy wszyscy wygrali to polskie. Niech Pan wróci, Pan mnie zapytał, czy mnie kiedyś ktoś bił. Tak, ja dostałam po plecach nieraz. Tylko ja odpowiem Panu na inny temat. Mieszkał Pan w Grudziądzu. Tak, proszę Pani. I żył Pan pełną parą, pełną piersią. Tak. Czy Pan ma w domu wideo? Nie mam i mieć nie będę. Momencik. A ma Pan lodówkę, pralkę i inne rzeczy? A wtedy żeśmy nie mieli. Proszę Pani, wtedy... Czy wie Pan o tym? Wie Pan o tym? Proszę mi posłuchać. Czy wie Pan o tym, że gdybym ludziom pozabierała to, co mają teraz,
to byśmy byli puszci. Właśnie tam, w tym 80 roku. A ludzie, tacy jak my w 80 roku, żyją na Białorusi. Kiedy tam spotykam się z ludźmi, to oni mówią, słuchaj, daj ten rząd i Tuska tutaj, my wam oddamy Łukaszenkę. I ja wtedy się zapieram, mówię, za Chrystusa Pana nie. Proszę Pana, nie wiem, kim Pan jest. Proszę Pani, ja jestem Polakiem. Proszę, nie, Pani, tak, proszę mnie posłuchać, ale ja nie wiem, kim Pan jest, ale jestem tak samo emerytką jak Pan. I nie mam za dużej emerytury. Tylko wybaczy Pan. Kiedy zacznijmy od siebie, zobaczmy, co żeśmy zrobili. Powiedział Pan, ja nie strajkowałem. Czyli był Pan łami strajki. Chciał Pan koniecznie pracować. My też chcieliśmy pracować. Tylko my chcieliśmy... Dla mnie praca święta. Proszę Pana, a my chcieliśmy pracować za godne pieniądze. I chcieliśmy mieć wolność. Żeby nikt nam nawet nie podstawiał, jak idziemy. I tyle. Nie będę się z Panem tutaj kłóciła, bo nie po to, przyjechałam. A wytłumaczyć Panu, dlaczego ktoś sprzedał jakiś zakład. Teraz ostatnio siedziałam z bardzo mądrym człowiekiem przy stoliku. I on powiedział do mojego męża, wiesz co, Krzysiu, można by było wiele zakładów, które zostały, jeszcze uratować. Wystarczy połowę ludzi zwolnić, drugą połowę zakładu zatrzymać, sprzedać maszyny i uratować ten zakład. Ani Pan tego nie zrobi, ani ja, bo jesteśmy tacy pikusie. Jeszcze chwilę. O czym tutaj dyskutować? Pani szanowna raczyła mówić, czy mamy lodówkę. Mamy. Proszę Pani, kiedyś nie mieliśmy lodówki. 3 godziny stałem u rzeźnika. Jak przyniosłem 2 tygodnie... No a dzisiaj będzie Pani kopiła pracę. Chwileczkę, chwileczkę. Może Pan, proszę Pani, powiedzieć. 3 godziny stałem. U rzeźnika przyniosłem za tydzień, było świeże jadalne. A teraz jak się kupi... zielone dla psa. Proszę Pana. Proszę Pana. Proszę Pana, mamy te same żołądki, więc sam rzeźnika kupujemy. Pan, ja wiem, Pan jest emerytem, tak jak ja. Ja przyszłam sobie pogadać i Pan też. Ja też, Pana. Proszę Pana, umówmy się na randkę, usiądziemy i będziemy dyskutować. Przez całą noc. Czy mogę Pana przeprosić, Panie Henryku? Że co, że co? Że przed moja żona się nie dowie. Tak jest, mój mąż też tego nie słyszał. Nie będą nas szanować inni. I też tak się okazuje, że wrócę do Wałęsy. Ja go bardzo szanuję, bo ja wiem, co on zrobił. Nie chodzi mi o lata poprzednie, przed 80 rokiem. Ja pamiętam, co on zrobił w 80 roku. Między innymi. I jest autorytetem, jest noblistą. A my jakoś uparliśmy się. Jesteśmy tak upierdliwi, że chcemy ten autorytet zniszczyć w zarodku. Staramy się to robić na siłę. Nie wiem, mamy dużo ludzi. Niech Pan zobaczy, co się porobiło ze światem wtedy, kiedy zmarła Szymborska. Wyczytałam wiele rzeczy złych o niej. Przecież to była fajna kobietka, też noblistka. Nauczmy się szanować innych po prostu. Jak się nauczymy szanować innych, będą szanować nas. Mówimy o Polsce. Ja powiem szczerze, że tu, gdzie jestem zaproszona poza naszymi stroną naszego kraju, słucham, kiedy mówią o Polakach. Teraz mówi się o Polakach. To fajny naród. Fajny naród. Tylko złodziejstwa cholernie jest dużo. To wcale nieprawda. My jesteśmy, my tu w kraju, czy za granicą robimy tak. Policjant uderzył kogoś, cała policja do dupy, przepraszam. Zmuszacie mnie, żebym to powiedziała. Jeśli ktoś kogoś zabije, wszyscy mordercy. A tak się w innych krajach nie dzieje. Tam wiedzą, że Pan, na przykład, Jansson kogoś zabił, to był Pan Jansson, nikt więcej. Nikt nie pozwoli pluć na ten naród. U nas wszyscy w swoje gniazdo robimy. Przepraszam, ja nie wiem, może Pan jest z PiS-u, czy ktokolwiek, ale sądzę, że kto wchodzi do PiS-u, to każdy po jakimś czasie robi się idiotą po prostu. Po prostu nie myśli. Państwo wiecie o tym, że wczoraj był pogrzeb Jadwigi Kaczyńskiej. Zapomniałam imienia. Ja bardzo współczuję. Współczuję Kaczyńskiemu Jerkowi. Współczuję, mogę powiedzieć, żal kobiety, bo jako człowieka. Ale znowu zrobiliśmy zbiegowisko. Cały świat oglądał, jak to się odbywa, jak wygląda pogrzeb.
końcu musimy spojrzeć w siebie, spojrzeć w swój ogródek i przestać robić jakieś głupoty. Jak przestaniemy robić głupoty, będziemy zauważani tak, jak należy. Naprawdę. Ja tak jak mówiłam, nie jestem tutaj alfą ani omegą, ale staram się żyć tak, jak Pan go przykazał. Jak nie dam, to nie wezmę. Ale mnie tego nauczono, życie mnie tego nauczyło. Nie poprawiam nikomu, tylko i moim dzieciom mówiłam, jak masz powiedzieć coś na koleżankę, to ona ma drugą koleżankę. Wiesz, oni się kiedyś dogadają i będą, przestaną cię lubić. Jak masz nagadać, wykop dołek. Nagadaj w niego, zakopiesz, nikt nie będzie wiedział. Moje dzieci nie mają problemu. Nie mają problemu, ale nie dlatego, że są mądre, tylko że słuchały, bo wiedziały, że ja mam jakieś tam doświadczenie w tym. I myślę, mnie Pana też szkoda. Kogo mnie, proszę? No tak. Ja jestem bezpartyjny. Ja też, ale mnie Pana też szkoda. Dlaczego, proszę Pana? Bo jest Pan okierdywy straszny. Poważnie, dlatego w domu, proszę Pani, mam dwa prawa, słuchać i pies trzymać. Tak. Widzi Pan, to my jesteśmy w podobnej sytuacji. Ja też tutaj pyskuję, wchodzę do domu, włażę pod stół i szczekam. A ja pod stół nie. Ja przy ławie siedzę. A, widzi Pan. Ale mordę trzymam. No, to dobrze. Można? To żeśmy się dogadali. Tak jak od lat 80. tak i do tej pory jest Pani kontrowersyjną postacią, ale w tym pozytywnym słowa znaczeniu. Z tym, że chciałbym się podzielić taką pewną refleksją, bo jak tu Pani odpowiadała swojemu adwersarzowi, to już zaczynałem Panią podziwiać, tak jak kiedyś podziwiałem. I ma Pani ten refleks, ma Pani takie zdrowe podejście do życia i umie Pani wytłumaczyć tą rzeczywistość. A w pewnym momencie, ja jestem z Platformy, ale w pewnym momencie mnie zabolało, bo Pani powiedziała, że robimy piekło tutaj w swoim własnym kraju i za chwilę Pani mówi, kto wstąpi do PiSu, to się robi idiotą. Ja mam taką serdeczną prośbę. Nikt nie idiocieje w tym kraju, ani w PiSie, ani w Platformie. Ja myślę, że Pani rolą jest, ja przepraszam, nie jestem upoważniony do pouczania, proszę tak tego nie odbierać, ale chciałbym się podzielić taką refleksją. Widziałem piękny film przed chwilą, który Pani tu z sobą przywiozła. Byłem 2 miesiące temu w IPN-ie, tam widziałem, jak strajkowała Szkoła Główna Pożarnictwa. Też piękny film pokazano, jak tamci ludzie się bali, jak zaczynali strajk, jak Warszawa się z nimi solidaryzowała. I te wartości trzeba krzewić. Mówić o tej jednoczącej naród modlitwie, o krzyżu, mówić o tym, jak wszyscy czuli tą jedność. I to wtedy miło się ogląda i miło się słucha, bo nam Polakom brakuje w tej chwili właśnie krzewienia tych wartości. Jeśli już tutaj chciałbym odnieść się do nieszczęsnego PiSu, jak... Jeśli zadajecie mi pytanie, a ja chcę na nie odpowiedzieć, a chcę dosadnie powiedzieć to, co czuję, w końcu o tą wolność sobie wywalczyliśmy. Więc wtedy mówię to, co myślę. I też tak powiedziałam, co czuję zupełnie. I mnie nie zależy, czy ktoś będzie mnie głaskał po głowie i mówił, że dobrze robię, czy źle robię. Ja tak, szczerze mówiąc, mam to trochę w nosie. Bo uważam, że trzeba żyć tak, żeby mówić prawdę. Mówić prawdę. A my zawsze mamy niedosyt. Zawsze mówimy tak. Ktoś rozrabia i wszystko niweluje. To, co Pan powiedział. Nie rozmawiamy ze sobą, widzimy się, chodzimy z krzyżami, jakbyśmy zapomnieli, że to od tego coś świątynie. Ale o czym my mówimy? Wszyscy mówimy o tym w domu. Tylko nikt nie mówi prosto do siebie, o co ma do powiedzenia. Zachowujemy się tak, jak kiedyś. Jak ktoś w domu powiedział, a powiedział za głośno, rano wpadli, przyszli sąsiedzi, patrzą, nikogo nie ma. My tak się zachowujemy, jak za Stalina. Po co? Po co? Mówimy wszystko to, co my możemy. Pan mówi, że mam nie mówić, ale mnie to leży na sercu. Potem mnie zaprosiliście, żebym powiedziała to, co myślę, więc mówię to, co myślę. I proszę Pana, jeśli chodzi o PiS, ja mam tam też kolegów w PiSie.
Mam i fajnych ludzi, mądrych. Naprawdę. Ale proszę pana, ja dałam tylko przykład tego, o czym mówimy. Ja naprawdę sądzę, że kto wejdzie do PiS-u, przestaje mądrze myśleć. Nie mówię o innych partiach, bo też mam pretensje, tak jak pan. Uważam, że w Sejmie nie powinno się mówić o różnych rzeczach. Jeśli ktoś jest gejem, niech sobie będzie. Dla mnie nie ma znaczenia, czy on jest zielony, czerwony, niebieski, czy fioletowy, czy on ma takie poglądy, czy inne. Mnie na tym nie zależy absolutnie. Mało tego, skupiam tych ludzi wokół siebie, bo są, bo się ujawnili w tej chwili. I mój stosunek się do nich nie zmienił absolutnie. No niestety, wie pan, ale jeśli robimy demonstrację z nieszczęścia ludzkiego, no to wyraziłam swoje zdanie. No ja nie chciałabym, żebyśmy robili takie rzeczy, jak wczoraj się stały. Przecież to była demonstracja. Każda demonstracja, jak pan mówi o tym krzyżu na krakowskim Przedmieście, na krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Ja tam jeżdżę, naprawdę. Ja oglądam te wszystkie obrazki z krzyżami, z modlitwami, z wyzywaniami. Wie pan, kiedy się w Polsce coś stanie, tak jak dzisiaj, to powiedziałam o PiS-ie, do mnie dzwoni telefon, ja odbieram go, dzień dobry, czy to pani Henia Krzywonos? Bardzo mi głos. Więc ja mówię, tak, proszę pani, słucham, o co chodzi. Wystarczy. Proszę pana, a to mówią katolicy. To mówią katolicy, ci najbardziej wierzący na tym krakowskim Przedmieściu. Naprawdę. Kiedyś mój znajomy powiedział, nie idź na krakowskie Przedmieście, bo cię tam zabiją, bo oni się akurat modlą. Dlaczego mam nie iść? Myślał pan, to właśnie jest to. To jest ta odwaga, kiedy ja przechodzę. Absolutnie mi się nie odzywa, a jeszcze się uśmiechają. Natomiast przez telefon, przecież ja ich nie widzę, można wszystko powiedzieć. A ja nie chcę żyć w zakłamaniu. Ja chcę żyć w takiej Polsce, gdzie ja będę mogła powiedzieć wszystko, to co myślę. I jeśli komuś się to nie spodoba, to mi zwróci uwagę, słuchaj, głupoty gadasz. I też się nie pogniewa, bo ma prawo, tak jak pan. Pani, jeszcze dwa słowa do pani, ale króciutko. Pani pana, proszę pani, niech pani słucha. Ten pan, krzyż, dla mnie kierunkiem zawsze było najmłodszych lat. Imiona Trójcy Świętej, czyli uczciwość, pracowitość i dyscyplina. Żaden krzyż, żadne modły. I w tym kierunku stale byłem. I no wie pan, a ja na odwrót. Ja uważam, że tak. Bóg jest bardzo ważny, a zaraz po boku mój mąż. Więc też mam swoją dyscyplinę. Zaraz, skąd jest? I ten, który strajkował, bo ja zawsze mówię, że to nie ja, nie Wałęsa, nie Gwiazda, Anika Winkowska czy Borusewicz, ale cała Polska to zrobiła, a nawet jeśli ktoś jest a był delegatem stoczni, to wie o tym, że ja przyjmowałam wszystkie delegacje z innymi. Dlatego ja też wiem, kto przyjeżdżał, a kto nie. Ale pan też znajdził, pan spełnił swoją rolę. Tak, pracując, tak jest. Każdy miał swoją rolę. Wie pan, ja oglądałam ostatnio film, już któryś raz rzędu Skarb. I tam był też pan, który nie chciał pójść grać z innymi muzykami, bo mówił, że jest ostrożny. I myślę, że pan też był tylko ostrożny. I to jest bardzo ważne. Uczciwy, proszę pana. Uczciwy i ostrożny. Tak, jest. Tak, Trójca Święta. Uczciwość, pracowitość i dyscyplina. To tak był mój drogowskaz. I panie Henryko, dalej mówiąc, razem byliśmy. Praw obywatelskich leciało dziś do południa. Radzi wziąć dobrego adwokata, żeby uzyskała te 30 tysięcy niecałych, co jej komornik wziął przez pomyłkę, a ona choruje na raka i ona ma stawić czoło potężnemu państwu, żeby odzyskać te swoje pieniądze. System nie zadziałał. Ampergold, system nie działał. Rok temu już trzeba było zwrócić uwagę na to. Któż tym obywatelom, tysiącom odda te pieniądze? Naiwni, że wiedzą, że odzyskają nie. To jest ta opcja platformy. To jest przykro mi panu przerwać, ale ja i tak to zrobię. Ale to kończę. Tak? Ja panu tylko coś powiem. Ja tak to może ja się tam gadać. Panie gospodarze, i nie chcę drogi, a ja jeszcze bardzo dużo po kraju
i ogląda te drogi. Wczoraj byłam we Wrocławiu i proszę sobie wyobrazić, że byłam zszokowana drogami we Wrocławiu. Jestem zszokowana drogami w Polsce, jakie są, ale pamiętam, kiedy PiS był przy władzy, to PiS też starał się o drogi. Nawet oddał pół kilometra dróg. Była wielka uczta przy tym. Także pamiętam to dokładnie, ale pamiętam, proszę pana, nie chcę rozkładać tego na czynniki pierwsze czy drugie. Kto by nie wszedł do rządu? PiS, PSL, PO, tam Paliko czy ktokolwiek innego. To zależy. Gdzie siedzimy i co robimy? Gdybyśmy my Polacy, którzy jesteśmy bezpartyjni, a siedzimy tam na dole, chcieli was wszystkich rozliczać, tych, co rządzą, to byśmy stwierdzili, że wy robicie to na siebie, nie dla nas. Bo byśmy byli upierdliwi. Tylko wie pan, jak przychodzi do rządzenia, to wszyscy patrzymy na tego, co rządzi. A nie pamiętamy, co robiliśmy sami. I to jest cały kłopot. Ja przed chwilą o tym mówiłam. To jest cały w tym kłopot. Ja tak mówiłam. Ja nie mam pretensji do całego PiS-u, bo tam są fajni ludzie, naprawdę bardzo fajni. A to są ci ludzie, którzy byli z nami w 80. roku. Tak jak pan powiedział, to są tacy ludzie. Reszta i zbieranina z całej Polski, z krzyżem pod pachą, gdzieś tam jeszcze z czymś innym. Żeby rządzić krajem, to nie jest potrzebny krzyż. Myślenie o ludziach wystarczy innych. Pan mówi o tym, co Platforma robi. Ja mogę powiedzieć, co Palikot robi w tej chwili, co robi PiS i jeszcze inne rzeczy. Sami sobie przeszkadzacie. A gdybyśmy tak, jak pan powiedział, tak tutaj pięknie, pośli wszyscy ramię w ramię, zaczęli pilnować własnych ogródków, to dzisiaj nie mielibyśmy kłopotów. Nie śmieliby się z nas inni. Tyle. Nogi. Niczym się nie różnimy. Różnimy się tylko tym, czy jesteśmy upierdliwi i czy żądamy nie wiadomo czego, czy też nie. Mówimy, jest bezrobocie. Niech pan się rozejrzy po Polsce, ile ludzi chce pracować. Każdy by chciał pójść, pomyśleć jeszcze o kurowiówce i żyć na koszt państwa. Połowa z nas ma wiele na ręce. A może zacznijmy w końcu od siebie i nie będzie tego wszystkiego. Niech pan, wyjeżdża pan czasem za granicę, niech pan popatrzy, jak ludzie mają, jakie są kłopoty. A my przyszliśmy z tym wszystkim obronną ręką. Dlaczego? Bo rządzi Tusk. Koniec. Pani Henryko, ma pani część racji, nawet i dużą pani przyznam, ale chciałbym dokończyć moją rozmowę. No niech pan kończy, no. Jak pan jeśli powiedziałem, że Platforma ma swój kierunek liberalny i wierzy w system, partia, najsilniejsza partia obecnie w Polsce ma inny kierunek przecież. I musi pani wiedzieć, i pan senator przecież politykiem, że przyszłość polityczna w każdym kraju należy do najsilniejszej partii opozycyjnej. W tamtym roku partia opozycyjna i we Włoszech, i w Grecji, i w Anglii, i Holandii, Francji, 16 lat czekał. I w Turcji, i w Tajlandii, te partie opozycyjne wygrały. Przepraszam. I to trzeba się z tym liczyć. Ja chciałam tu ludzi przeprosić z innych partii. Od razu powiem. Jak ta partia opozycyjna, taka najsilniejsza w Polsce, to proszę mi powiedzieć, dlaczego Jarosław Kaczyński nie został prezydentem. Pani Henryko. No, ale dlaczego tak się stało? Miał 47%. Tusk miał 53%. Czy to jest źle? Proszę pana, no nic nie jest źle, nie. Ale gdyby ta partia była tak wielka i rozsypana po całym kraju, to zostałby prezydentem jak nic. No. Pani Henryko, pani musi tylko powiem pan, że pan powiedzieć. Nie chcę się z panem kłócić. Ja też się tylko nie proszę nie posłuchać. Jak ktoś będzie mówił o tym, że Kaczyński startuje, to chyba żebym umarła, to z trumny nie wyjdę. Ale przy mnie Kaczyński za Chrystusa pana prezydentem nie zostanie. A wie pan dlaczego? Bo byśmy chodzili głodni. Pani Henryko. On by na nas prowadził wojnę. Nie, tak by było. Koniec. Proszę pana, ja dokończyłem. Jak się PiS doszedł do władzy, nie, to by bezrobocie zmalało. Byśmy produkowali kajdanki i pominiarki. I o to chodzi. Tak. Henryko, kończę. Na koniec się pani chce wysłuchać. Przecież przyszedł, szanuję. Niech pani słucha.
Słucham, przysięgam, przysięgam. Pani mówi, co PiS zrobił przez 2 lata, a podwójne pecikowe 2000. Dalej, obniżenie podatku, 40% dla najbogatszych. 1 000 000 miejsc dali, ustanowili przez to. Dalej, obniżenie opłat notarialnych, przywrócenie funduszu alimentacyjnego. Dalej, potężna walka z kim? Z skorumpowanymi prokuratorami jak Hopę, sędziami, biznesmenami. Jeszcze z Tokosa pan nie jest osądzony. Dalej, sędziami współpracującymi z mafią. 2 lata tylko. Pani powie, a 3 miliony mieszkań. Te 3 miliony mieszkań było rozpisane na 4-8 lat, a nie na 2. Ale przyszedł pan premier Tusk z całym szacunkiem. Chodźcie do mnie, dam więcej. I elektorat się przesunął. Elektorat powiedział tak, chodźcie do mnie. No, powiedział, będzie druga jedna i narodek poszedł tam. Każdy ma część racji. Kto mówi, że ma 100% racji, takich ludzi trzeba unikać. Dziękuję panie za przybycie. Jeszcze przecież nie raz się spotkamy. Dobrze, że ja mam na stałe szacunek. Bardzo proszę to przypomnieć, że wie pan, taka historia jak Stocznia Gdańska, prawda? Stocznia Gdańska, tak. Wie pan, kto podpisał akt sprzedaży Stoczni Gdańskiej i kiedy? Tak? Kto ją sprzedał Ukraińcom i kiedy? Nie? A kto sprzedał? PiS? Andrzej Jaworski. Zna pan Andrzeja Jaworskiego? Przewodniczący Solidarności Gdańskiej. Nie, Andrzej Jaworski też... Teraz jest chyba senatorem, tak? Nie, teraz jest posłem na Sejm, tak? Etnolog z zawodu. Wie pan, etnolog był prezesem Stoczni Gdańskiej, którą podpisał, sprzedał Ukraińcom, który w ramach budowania Solidarnej Polski zarabiał, proszę sobie w internecie znaleźć jego oświadczenie majątkowe, 400 tysięcy złotych rocznie. I jeszcze gdy stoczniowcy lądowali na bruku, to on jeszcze od syndyka wywalczył 150 tysięcy złotych na to. Także wie pan, jak pan mówi, ja nie dążę do tego, żeby tu oskarżać PiS, ja tylko chciałem powiedzieć, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Kto to, tak, dzisiaj wszyscy, jak jest partia opozycyjna, mówi, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Jak dochodzą do władzy, to nagle się okazuje, że nie do końca da się to zrobić. I tak wygląda w Polsce, a każdy, kto tam, i obojętnie, czy to jest Platforma też nie jest doskonała. SLD nie jest, liczą się słupki, liczą się ten, a my jesteśmy takimi pionkami w grze polityków. Także nie ma co się tam specjalnie, wszystkie partie są proeuropejskie, bo inaczej jak nie będą proeuropejskie, to zginiemy. I to jest fakt. To jest fakt. Te, które nie były proeuropejskie, to wysyłały swoich tam posłów, przyszłych posłów do parlamentu, jak Andrzej Świętej Pamięci, Andrzej Leper i tak dalej, i brali tam pieniądze, krzycząc, niech Polska nie wstępuje do Unii Europejskiej. Tak? I ja myślę, że po prostu trzeba to po prostu bardziej racjonalnie spojrzeć, że politycy mają swoje gry. Rzeczywiście, myśmy byli z żoną, pomagaliśmy Białorusinom i braliśmy swoje wtedy 13 pensje, bo my po prostu nie patrzymy na tym, żeby narzekać, wyzywać kogoś i tak dalej, tylko my po prostu tyle, co mogliśmy przez całe życie, robiliśmy dla innych ludzi. Jak jest bieda, no to ja się mogę jakąś tam częścią swoich dochodów, chociaż nie były za duże, podzielić tobie. Ja mogę być prezesem jeszcze stowarzyszenia i zorganizować różnego rodzaju imprezy, które mogą pomóc dzieciom. A nie będę narzekał, nie wiem, wtedy chyba SLD rządziło, na SLD, że jest takie złe, że dzieci obok mnie nie mają co jeść. Nie, ja wezmę i zorganizuję tym dzieciom jedzenie. Pani Henryka, no kawał historii, zatrzymała tramwaj, zatrzymała również postępowanie dalsze socjalizmu. Natomiast otworzyła przed nami wolną Polskę, bo to się zaczęło przy niej rodzić. I za to chyba trzeba jej po prostu podziękować, bo to był początek. Natomiast ona sama się nie zatrzymała. W biegu potężnym, naprawdę, w wiecznym biegu. No, Henię poznałam wiele lat temu dzięki wspólnemu znajomemu Januszowi Lewandowskiemu i jestem mu za to wdzięczna, dlatego że poznałam wspaniałego człowieka i dziś cieszę się, jeżeli właśnie Henia mówi, że
no, o nas jako o przyjaźni. Natomiast jeżeli Państwo by chcieli wiedzieć, co naprawdę robi Henia, to ja jestem w stanie dużo powiedzieć na ten temat. Prawie że nie śpi, jest w biegu ciągłym po to, żeby pomagać nie tylko dzieciom. Ja sama doznaję wielu dobroci, a dzisiaj chciałabym jej po prostu za to podziękować. Pracy. I ta młodzież się zbuntowała i ta młodzież tego dyrektora dosłownie utopiła. I 3 lata temu były jej kuzynki tutaj u nas. I Alina pyta, a macie prawkę? Nie, nie mamy. Ja pluch w rękach. A ja mówię, a ten Łukaszenka to przecież u was rządzi. On haroszy człowiek. I to prawda. I co pani na to powie? Teraz to, co pani mąż powiedział? I co słyszałam? Mamy tam rodzinę. I proszę panią, i naprawdę my tu wiemy, że Łukaszenka ze strony złej jest pokazywany. A te kobiety proste, które mieszkają, jeszcze mają, nie mają podłóg na wsi, mają tą krepisko, mówią, on haroszy człowiek. I jak to przekonać tych ludzi? Ja pana spytam, pan też był na Białorusi? Tak, bywałem często, jak Łukaszenka, rodzina miała, nieźle miała, już niektóre kuzynki umierały. Przepraszam, bo ja mam do pana pytanie, a pan by chciał tam na Białorusi zamieszkać? No nie, ja teraz nie, że bo żona moja. Trzeba na początku. Od niej się zaczęło, nie? Ale ja nie. Ja panu powiem, od czego się zaczęło, tak? Zaczęło się od wolnych związków. W wolnych związkach, proszę pana, to co byłam pamiętam w Gdańsku, był Bogdan Borusewicz, Andrzej Kołodziej, Jurek Borowczak, Ania Walentynowicz, Alinka Pilkowska, Andrzej Gwiazda, jego żona Joanna Duda Gwiazda. I jeszcze wiele osób, nie wymienię wszystkich, bo nie jestem w stanie. No, Lech Wałęsa oczywiście i Krzysztof Wyszkowski. Tak. Reszty nie pamiętam. I proszę pana, oni rzucali ulotki, robili różne zawieruchy. No i wtedy, kiedy chcieli cokolwiek zrobić, traf chciał, że zwolniono Annę Walentynowicz z pracy. Więc wtedy, kiedy zwolniono Annę Walentynowicz z pracy, oni znaleźli, złapali to tak, jak Pana Boga za nogi. Zwolniono Annę Walentynowicz, trzeba coś zrobić. Ania była już w domu, bo ją zwolniono wcześniej, więc oni zrobili strajk o to, że ją zwolniono i dyrektor dał swój samochód, żeby pojechać do niej do domu i ją przywieźć. Więc tak jak pan widzi, że gdyby oni nie wystąpili, nie stanęli za nią murem, to tej Ani Walentynowicz nikt by nic nie mówił. Wolne związki stanęły, od nich się zaczęło i tak w rzeczywistości, ja nie byłam w wolnych związkach, więc tu mówiłam państwu, od nich się zaczęło, od wolnych związków, oczywiście też od Ani, ale od wolnych związków zawodowych. A tak szczerze mówiąc, strajk rozpoczął Jurek Borowczak. Prądzyński i Ferski. 3 młodych chłopców, którzy mieli po 20 lat, rozpoczęli strajk w stoczni. I ten pierwszy strajk, który był, który później kazali stoczniowcy, bo to też nie Wałęsa. My dzisiaj mówimy, Wałęsa zakończył strajk. Nie Wałęsa był przewodniczącym, ale stoczniowcy zażądali, kiedy dowiedzieli się, że dostaną 1500 zł, zażądali, żeby Wałęsa zakończył strajk. Tak to było. Gdybyśmy mieli usiąść tutaj, to musielibyśmy długo siedzieć. Ja bym wam tłumaczyła, że to nie jest wszystko tak, jak my mówimy. Tak jak mówię, to nie Wałęsa, to nie ja, to nie Andrzej Gazda, czy Ania Walentynowicz, nie wygraliśmy tego wszystkiego. My wszyscy jako Polacy wygraliśmy. Tak tutaj pan mówił, były delegacje z różnych miast. Ja je przyjmowałam na stoczni. Oni przyjeżdżali, ja się wtedy dowiedziałam po raz pierwszy, że jest w Polsce takie miasto Lubin. Bo wydawało mi się, że jest Lubin. Nie myślałam, że jest i jeszcze inne miasto. Przyjechał facet i mówi, jestem z Lubina. Ja mówię, nie z Lubina, to jest z Lubina. Nie, z Lubina. Dopiero zaczął mi mówić, szkoda żelaza. Nie miałam zielonego pojęcia. I muszę powiedzieć, że nadal twierdzę, że to my razem zrobiliśmy.
i spotykam się z ludźmi, myślę, pan to powiedział, co nas podzieliło. Podzieliła nas głupota. Podzieliła nas głupota. Nie jesteśmy podzieleni. Nie, nie. Powiedział pan, że nie idziemy tą samą drogą, dwoma drogami. Przecież pamięta, co pan no mówi. Idziemy i to jest normalne. No, ale dobrze, wszystko w porządku. Ale co nas podzieliło? To nas podzieliło. Podzieliło nas to, że zaczęliśmy zwracać na różne wartości uwagi. Nie zwracać uwagi na siebie, na swoje życie w rzeczywistości. Wiedząc o tym, że jeśli ktoś robi i podejmie decyzję, to może słuszną, dać mu furtkę do tego, żeby podjął tą decyzję i żeby ona pozwoliła nam w jakiś sposób żyć. A my wszyscy mówimy biedni, nieszczęśliwi, smutni, upierdliwi, jeszcze inni. Tacy jesteśmy jako Polacy. Chciałam powiedzieć, że macie państwo jeszcze jakieś pytania? Proszę pani, ja nie mam pytania. Pani wspomniała o tym panu Gwiaździe, jego małżonce. Przed katastrofą lotniczą prezydenckiego samolotu byli w Grudziądzu. Byli zapowiedziane małżeństwo Gwiazdów i pani Walentynowicz. Pani Walentynowicz nie była. Do małżeństwa, proszę pani, tych Gwiazdów się odezwał ktoś. Nie powiem kto, bo byście go rozpoznali. Natychmiast skończyć z polityką. I proszę pani, po katastrofie, biedak przy śmietniku mnie przypomniał, widzisz. Walentynowicz nie słyszała. Gwiazdy się uratowali, na tym samolocie się nie znaleźli. Wiele co, ja panu powiem tak, żeby pana już uspokoić. Tak. Proszę pana, żeby mi choroba. Nie. Więc wie pan, tutaj nie będziemy mówić i się targować, kto miał lecieć, kto nie miał lecieć. Tam miało dużo ludzi lecieć, których inni polecieli w zastępstwie. Ale żeby zakończyć, to powiem tak, dziękuję panu, państwu bardzo. Panie senatorze, za to zaproszenie moje tutaj. Chciałam państwu życzyć przede wszystkim dużo zdrowia w nowym roku, a przede wszystkim chciałabym życzyć państwu równowagi, życzliwości dla siebie, szacunku, bo to jest najważniejsze. A przede wszystkim dużo, dużo rozmowy, czy się ze sobą zgadzamy, czy nie, żebyśmy dochodzili do wspólnego mianownika. Dziękuję bardzo. My się zgadzamy. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję pani przewodniczącą. Jeden z moich kolegów prosił mnie, żebym zadał takie pytanie, jak pani dzisiaj po tych 30 latach rozumie słowo solidarność. Ale ja myślę, że nie zadam tego pytania, bo to jest, bo my to widzimy. Pani odpowiedziała na to pytanie tym spotkaniem, tym, co pani dzisiaj mówiła i odpowiada pani na to pytanie każdego dnia tym, co pani robi. Dlatego myślę, że tego pytania pani akurat zadawać nie potrzeba.